Cześć, z tej strony Marta z kanału Sezon Literacki. Witam Was bardzo serdecznie na moim kanale w kolejnym odcinku. Dzisiaj zapraszam na TBR, ale nie taki typowy miesięczny TBR, tylko na moje plany czytelnicze do końca roku. Postanowiłam już na listopad i grudzień zrobić właśnie taki wspólny TBR, ponieważ myślę, że w grudniu będzie dużo takich filmów podsumowujących rok, typu najlepsze książki, najgorsze książki itd., itd. I po prostu ten TBR już gdzieś tam się chyba nie do końca zmieści. Natomiast mam kilka takich książek, które pokazywałam Wam już chyba wszystkie z tych, które Wam teraz pokażę, na przestrzeni tego roku w najróżniejszych TBR-ach i nie udało mi się ich przeczytać. No i właśnie to jest taki mój plan, żeby te książki przeczytać do końca roku. Jest ich chyba 5 czy 6, tak więc mam nadzieję, że jest to taka realna liczba. Jeżeli te książki przeczytam do końca roku, to naprawdę będę zadowolona, jeżeli chodzi właśnie o taki czytelniczy rok, bo te książki za mną gdzieś tam chodzą, siedzą mi z tyłu głowy, są takimi moimi małymi wyrzutami sumienia. Jedną z takich książek jest Rebeka, którą pokazywałam Wam w poprzednim TBR-ze i nawet zaczęłam ją czytać, tak jak mówiłam, właśnie w październiku, natomiast przeczytałam dopiero 57 stron, więc to jest bardzo niewiele i mam nadzieję, że w listopadzie, w te takie deszczowe, już nieco ponure wieczory, będę sobie tą książkę dalej czytać i uda mi się ją skończyć do końca tego roku. Druga książka to również coś, co obecnie czytam i tutaj podobnie również jestem na około 60 stronie, a jest to książka Ten dziwny wiek i tę książkę też Wam pokazywałam bardzo wiele razy. To jest historia czarnoskórej kobiety, która jest opiekunką dziecka wpływowych, bogatych ludzi. No i pewnego dnia, kiedy opiekuje się tym dzieckiem i wychodzi z nim do sklepu, zostaje oskarżona o to, że to dziecko porwała. I tak naprawdę to jest wszystko, co wiem na temat tej książki i też to jest wszystko, co jak do tej pory się w tej książce wydarzyło właśnie na przestrzeni tych 60 stron. Także nie mogę Wam na razie powiedzieć nic więcej, ale słyszałam o tej książce wiele dobrego. Ona też w którymś roku wygrała nagrodę Goodreads Choice Awards. Także myślę, że będzie to bardzo dobra książka i myślę, że na dniach uda mi się ją przeczytać. Również książka, którą w tym roku zaczęłam i odłożyłam ją na półkę i nie wróciłam do niej od dobrych kilku miesięcy, to Dziewczyna, kobieta inna, Bernardine Evaristo. To również jest jedna z tych książek, która zbierała bardzo, bardzo dobre opinie. Ja tak jak wspomniałam, zaczęłam ją czytać. Jestem na stronie tam chyba 150. Natomiast jakoś tak chaotyczna mi się ta książka wydawała. Nie mogłam się zupełnie na niej skupić, nie mogłam się gryźć w tę historię. No i odłożyłam ją na półkę i od tamtej pory do niej nie wróciłam, ale mam nadzieję to właśnie jeszcze w tym roku zrobić, dokończyć tę książkę. To jest taki zlepek różnych historii, różnych kobiet pochodzących z różnych klas społecznych, z różnych środowisk, z różnych krajów. Także taka bardzo, bardzo mocno różnorodna książka, jeżeli chodzi o wszelkie reprezentacje. Też słyszałam opinie, właściwie to skrajne, bo słyszałam opinie bardzo dobre, naprawdę wychwalające tę książkę. Zresztą to też jest zwyciężczyni The Booker Prize 2019 roku, ale słyszałam też opinie takie, że nie jest to do końca dobra książka. Bardzo jestem ciekawa, jak mi się spodoba. Mam nadzieję, że też do końca roku uda mi się ją skończyć, bo też już planuję ją przeczytać, odkąd właściwie wyszła u nas w Polsce, czyli od kwietnia 2020 roku chyba, o ile się nie mylę. Także naprawdę już kawałek czasu czeka na mojej półce i mam nadzieję, że w końcu się doczeka. Kolejna książka to coś, co właściwie nie wiem, czy miałam kiedyś w jakimkolwiek TBR-ze. Na pewno miałam w jakimś filmie, chyba tym pierwszym o przewidywaniach tych pięciogwiazdkowych, Five Star Prediction. Natomiast chyba jako takim TBR-ze nigdy jej nie umieszczałam. A jest to książka Moja znikająca połowa, Brett Bennett. To jest książka, która wydaje mi się jest bardzo popularna za granicą i była bardzo popularna w ogóle w okolicach premiery, jakoś tak dużo szumu było wokół niej, ale ostatecznie na polskim BookTubie czy też Bookstagramie niezbyt wiele o tej książce słyszałam, także nie wiem, jak ona przyjęła się na rynku polskim. Jeżeli czytaliście, to koniecznie dajcie znać. To jest historia dwóch bliźniaczek, czarnoskórych bliźniaczek, ale jedna z nich wychodzi za mąż za białego mężczyznę, a druga pozostaje w tej czarnej społeczności i z tego co wiem, to jest właśnie taka książka, która ukazuje, jak diametralnie różni się ich życie właśnie tylko na podstawie koloru skóry i tego, w jakim towarzystwie się znalazły i w jakiej społeczności przyszło im żyć. Także jestem bardzo ciekawa, myślę, że to jest taka bardzo, bardzo ważna powieść i trochę się dziwię, że nie było o niej zbyt głośno u nas w Polsce, bo jednak wydaje mi się, że jest to dość taki znany tytuł i wiele osób zdaje sobie sprawę z tego, że ta książka wyszła. Natomiast z tego, co widziałam, albo może przeoczyłam, niewiele osób faktycznie ją czytało. Piąta książka to Smutek i rozkosz Meg Mason. To jest kolejna irlandzka pisarka. Tak jak Wam ostatnio mówiłam, ciekawi mnie w ostatnim czasie ta irlandzka literatura, natomiast szukam trochę czegoś innego niż Sally Rooney i wydaje mi się, że to może takie być, ponieważ sam fakt, że tutaj bohaterka jest 40-letnią kobietą, już świadczy o tym, że ta skala problemów, które w jej życiu się pojawiają, będzie trochę inna niż w życiu 20-kilkulatków, także bardzo jestem ciekawa, jak ta książka do mnie trafi. To jest taka historia o kobiecie, która właśnie dopiero w wieku tam około 40 lat została zdiagnozowana z depresją i od tej pory jakby zaczyna zupełnie inaczej postrzegać siebie, postrzegać to, co się z nią działo. Myślę, że to też jest taka bardzo, bardzo ważna książka dotykająca problemów psychicznych. I to jest jedna z tych książek, o której słyszałam bardzo dużo i właściwie same pozytywne opinie. Chyba nigdy nie spotkałam się z taką totalnie negatywną opinią na temat tej książki. Jeżeli Wy słyszeliście albo jeżeli Wy czytaliście i Wam się nie podobała, to koniecznie dajcie znać dlaczego. No ale mam nadzieję, że to będzie taka książka, która bardzo, bardzo mocno mi się spodoba i być może nawet jeszcze trafi do tej topki 2022 roku. Coś nie umiem liczyć, bo mówiłam, że mam 5 albo 6 książek, a okazuje się, że mam ich 7, więc jeszcze dwie przed nami. Ale i tak wydaje mi się, że ten filmik idzie
bardzo szybko, bo też nie rozgaduję się na temat tych książek, dlatego że o każdej z nich już wcześniej coś gdzieś tam mówiłam, dlatego nie chcę się za bardzo powtarzać. Kolejna książka, którą bardzo chciałabym przeczytać do końca tego roku, to książka Maya Angelou, Wiem, dlaczego w klatce śpiewa ptak. To jest książka, która ze 2-3 razy pojawiała się w moich TBR-ach. Książka przetłumaczona przez Elżbietę Janotę, czyli dziewczynę, która prowadzi podcast Już Tłumaczę, i właśnie od niej, od dziewczyn obu, po raz pierwszy o tej książce usłyszałam i one tak pięknie na temat tej książki się wypowiadały, że bardzo mnie zaciekawiły, od razu tę książkę kupiłam. Widzę, że te wszystkie książki, które sobie wybrałam, poruszają takie bardzo, bardzo ważne społeczne tematy. Także to jest taki punkt wspólny chyba wszystkich tych książek. Rebeka gdzieś tam się troszkę wybija, no ale jednak jest to klasyk. I właściwie ostatnia książka, którą Wam pokażę, też troszkę się z tego schematu wyłamuje, więc mamy tutaj taką klamrę, początek i koniec. Ale wracając do Wiem, dlaczego w klatce śpiewa ptak, to jest to właśnie książka o czarnoskórej kobiecie, o tym, jak wyglądało jej życie w Stanach Zjednoczonych, gdzieś tam na południu, w latach 60., jak wyglądało jej dzieciństwo, z czym musiała się mierzyć. Z tego, co właśnie słyszałam, głównie u dziewczyn z Już Tłumaczę, jest to naprawdę rewelacyjna książka. Teraz też chyba wyszła niedawno kolejna książka Maya Angelou u nas w Polsce, także mam nadzieję, że twórczość tej pisarki spodoba mi się na tyle, że będę chciała sięgać po kolejne jej książki. I ostatnia książka na tej liście to również taki duży wyrzut sumienia jeszcze chyba z 2020 roku. I jest to biografia Marii Skiris-Łudowskiej, napisana przez jej córkę Ewę Kiri. Książka, o której słyszałam mnóstwo dobrego. Słyszałam też opinię z drugiej strony, że jest bardzo stronnicza. No ale w końcu jest napisana przez jej córkę, więc myślę, że trudno tutaj uniknąć tej relacji matka-córka. Trudno gdzieś tam się tego wyzbyć. Nie sądzę, żeby mi to przeszkadzało. Mam tylko nadzieję, że to będzie rzeczywiście rzetelna, dobra biografia naszej noblistki. I też słyszałam, że jest to książka jak na biografię naprawdę bardzo, bardzo wzruszająca. I nie ukrywam, że na to też bardzo liczę, bo ja lubię takie książki, które wywołują we mnie dużo emocji. No i właśnie trochę po tej książce tego oczekuję, a zwykle w biografiach aż tak bardzo się na tym nie skupiam, natomiast tutaj rzeczywiście mam nadzieję, że ta książka no, wywoła we mnie dużo różnych emocji, a przy okazji nauczy mnie czegoś o Marii Skłodowskiej-Curie. I to by było na tyle. Tak właśnie przedstawiają się te książki, które chciałabym przeczytać do końca tego roku. Koniecznie dajcie znać, czy któreś z nich mieliście okazję czytać, albo czy któreś z nich chcielibyście przeczytać. Mam nadzieję, że to będą naprawdę takie perełki, książki, które bardzo mi się spodobają i że żadna z nich mnie jakoś mocno nie rozczaruje. Na dzisiaj ode mnie to by było na tyle. Bardzo Wam dziękuję za obejrzenie tego filmu do końca i do zobaczenia w kolejnym. Cześć!